Nowoczesny, multimodalny dworzec autobusowy w Sanoku jest już dostępny dla podróżujących. Jego budowa kosztowała ponad 18 milionów złotych. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to dworzec, który można powiedzieć będzie dworcem centralnym tutaj, jeśli chodzi o Bieszczady. Myślę, że dojazd do miast takich jak Zagórz, Lesko, Ustrzyki właśnie się będzie odbywało tutaj, stąd. Tych linii przewozowych jest bardzo dużo, prawie 40 przewoźników przejeżdża przez Sanok i większość z nich wyraża chęć właśnie czy startowania z tego miejsca centralnego, jakim będzie dworzec tutaj na Lipińskiego multimodalny, czy kończenia trasy tutaj. W budynku dworca mieszczą się m.in. kasy biletowe, poczekalnie, punkt informacji turystycznej oraz przechowania bagażu. Jest to obiekt w pełni nowoczesny. Zawiera zarówno pomieszczenia dla wszystkich przewoźników, dla kierowców, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia wypoczynku, ale też biura obsługi. Sam system ogrzewania w pełni nowoczesny z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ja chcę powiedzieć tak tylko informacyjnie, że w tej chwili na przykład pomimo takiej pogody ponad 25 kW poboru energii to jest z odnawialnych źródeł energii. Nie mówiąc już o tym, że takim wystrzałowym zastosowanym tu elementem jest kotłownia na dachu. W ramach projektu kupiono także 11 niskoemisyjnych autobusów wartych ponad 14 milionów złotych. 8 pojazdów zasilanych gazem oraz 3 z silnikami diesla dostarczył sanocki autosan. Małe miasta i miasteczka mają swój potencjał gospodarczy, powinny mieć miejsca pracy i właśnie służą temu tego typu inwestycje. Bez dobrej komunikacji nie ma dobrej gospodarki. Całkowita wartość projektu wyniosła 32 miliony złotych, z czego ponad 19 milionów złotych pochodziło ze środków unijnych.